Przy stosowaniu rzutniczka multimedialnego trzeba pamiętać, że niestety to urządzenie nie posiada automatycznego ustawienia ostrości. Ostrość ustawia się ręcznie i uwaga, czym bardziej wysunie się obiektyw, tym mniejszy może być ostry, wyświetlany docelowy obrazek, przy czym przy maksymalnym wykręceniu obiektywu, który nie daje się niestety w żadnym z posiadanych przeze mnie urządzeń wykręcić zupełnie, przy maksymalnym wysunięciu okazuje się, że wielkość tego obrazka wynosi maksymalnie około A3, czyli mniej więcej 30 na 40 cm i już dalej większego mniejszego obrazka uzyskać się niestety nie da. W związku z tym konieczne jest rozmontowanie urządzenia i wysunięcie, żeby ten obiektyw móc wysunąć jeszcze dalej, przy czym to również można rozwiązać budując jakąś dodatkową konstrukcję. Za chwilkę pokażę, w jaki sposób ja rozwiązałem ten problem, korzystając z konstrukcji powiększalnika. Aby takie urządzenie rozebrać, trzeba się dostać do wnętrza, trzeba wykręcić śruby. W posiadanym przeze mnie dotychczasowo urządzeniu były to 4 śruby znajdujące się w tym miejscu. Wówczas taki obiektyw można... Aha, jeszcze trzeba wykręcić mechanizm, który... O, tutaj tak właśnie... Tutaj są 2 śruby, które ten obiektyw trzymał i dzięki temu można było taki mniejszy obrazek uzyskać. Różnicą w ogóle zasadniczą pomiędzy dwoma urządzeniami posiadanymi przeze mnie jest to, że dawne urządzenie nie dość, że posiadało niższą rozdzielczość, nowe posiada dwukrotnie wyższą, czyli jest to 640 na 480 punktów w porównaniu do starego 320 na 240. To jeszcze, to urządzenie mogło wyświetlać obrazy tylko i wyłącznie tutaj z pamięci zewnętrznej typu USB lub z karty zewnętrznej typu SD lub microSD z zastosowaniem adaptera. Nowe urządzenie posiada możliwość podłączenia bezpośrednio pod kartę graficzną komputera, co sprawę znacznie ułatwia. Pomija się tutaj drobną na pozór kwestię konieczności kopiowania obrazka, który chce się wyświetlić do pamięci USB. To bardzo ułatwia sprawę, bardzo przyspiesza. Natomiast zauważyłem, że to nowe urządzenie nie posiada kilku przydatnych funkcji, które posiadało urządzenie stare. Jak już mówiłem, stare urządzenie posiadało taki myk, który nie był opisany nawet w instrukcji, że wciśnięcie i przytrzymanie przycisku ESC powodowało uaktywnienie dodatkowego ukrytego menu, w którym istniała możliwość na przykład skalowania wyświetlanego obrazu. Nowe urządzenie czegoś takiego nie ma, nie mówiąc o tym, że wyświetlanie obrazów z pamięci USB na nowym posiadanym przeze mnie urządzeniu, tym H80, jest bardzo niepraktyczne i generalnie tamto urządzenie raczej jest bardzo niewygodne przy używaniu bez podłączonego do niego komputera, ale przy podłączonym komputerze oczywiście o niebo przewyższa ten prostszy rzutniczek. Nie tylko jakością obrazu, ale wygodą użytkowania. Za chwilę pokażę, w jaki sposób wygląda to w praktyce. Zwracam tu może jeszcze uwagę na kwestię ergonomii przy pracy, ponieważ jeżeli ktoś pragnie wykonać taki szkic, taki podrys, na przykład czy to na cele wizualizacji, czy żeby wykonać precyzyjną akwarelę, która przedstawia jakiś na przykład fragment miasta, to trzeba zwrócić uwagę, że taki rysunek nie powstaje ani w 5 minut, ani w 10, tylko jest to mniej więcej godzina pracy i po godzinie pracy w skrajnie niesprzyjających warunkach, kiedy trzeba być w jakiś sposób niewygodnie pochylonym lub coś w tym stylu, okazuje się, że można się bardzo zmęczyć i to bardzo mocno wpływa negatywnie na jakość wykonywanej pracy. Może się okazać, że wykonanie takiego precyzyjnego rysunku jest niemożliwe z tego chociażby powodu, że w momencie wykonywania jest to po prostu taka orka, jest to tak ciężka praca fizycznie, że po prostu nie ma siły, żeby coś takiego zrobić. Odrębnym problemem jest wyskalowanie takiego rysunku, czyli umiejętność przewidzenia
w jaki sposób ten rysunek będzie, w jaki sposób on zostanie rozplanowany na arkuszu. Do tego tematu jeszcze wrócę za chwilę, pokazując urządzenie i może właśnie w tym momencie to zrobię. Tak więc pokażę, w jaki sposób wygląda to urządzenie, jak to się ładnie mówi, w akcji. Całe stanowisko do pracy z rzutnikiem wygląda w ten sposób. Tu mamy zamontowany rzutnik. Jest on zamontowany do wspomnianej konstrukcji statywu, który kiedyś był częścią powiększalnika. Powiększalnik posiada pokrętło, za pomocą którego przesuwa się, dawniej przesuwało się głowicę powiększalnika i można całe urządzenie przesuwać do góry lub do dołu. Drugie pokrętło służyło kiedyś do ustawiania ostrości. Tutaj oryginalny obiektyw powiększalnika jeszcze jest, natomiast rzutniczek ma swój obiektyw wymontowany i zamontowany zupełnie oddzielnie. Dzięki temu można w sposób płynny regulować wielkość wyświetlanego obrazka poprzez przesuwanie powiększalnika do góry lub do dołu i później regulacja ostrości odbywa się za pomocą ruchu obiektywu. Jest to bardzo proste. Jak już mówiłem, sam powiększalnik jest zamontowany, sam rzutnik jest zamontowany do powiększalnika za pomocą tekturowych nakładek wykonanych z 2-milimetrowej tektury. Jest to wystarczająco sztywne i dzięki temu urządzenie się trzyma, podobnie zresztą jak obiektyw urządzenia. Warto tu zwrócić uwagę, że ja urządzenie przykleiłem za pomocą kleju do tej tektury. Można oczywiście zastosować inne rozwiązania, natomiast ponieważ to urządzenie służy tylko i wyłącznie tutaj do tych celów, w związku z tym jest zamontowane na stałe. Chodzi o to, że w trakcie rysowania, kiedy próbuje się wykonać podrys z wyświetlanego rysunku, trzeba liczyć się z tym, że cała konstrukcja będzie się trzęsła i wówczas wykonanie takiego precyzyjnego rysunku jest niemożliwe. Jak już mówiłem, urządzenie jest na trwałe podłączone do komputera i ja za pomocą wejścia VGA i można w tym celu wykorzystać na przykład dodatkowe wyjście. Jeżeli ktoś ma na przykład korzysta z laptopa i laptop jest wyposażony w dodatkowe wyjście na drugi monitor, można to wykorzystać. Ja jednak korzystam z zupełnie odrębnego komputera, na którym gromadzę dane z różnych przyczyn, między innymi dlatego, że karta graficzna w moim laptopie jakoś nie lubi obsługiwać urządzeń o niskiej rozdzielczości. Minimalna rozdzielczość dodatkowego monitora w moim laptopie wynosi 600x800 punktów. Przypominam, że to urządzenie ma rozdzielczość 640x480 punktów i przez to niestety był wyświetlany tylko fragment rysunku, który chciałem przekopiować, co bardzo utrudniało odnalezienie skali takiego rysunku. Warto stosować przy wyświetlaniu podrysu z przeglądarek do grafiki pełnoekranowych, które wyświetlają grafikę w pełnym rozmiarze na całe okno. Wówczas, jak już mówiłem, warto, żeby te przeglądarki były proste w obsłudze. Ja mam tutaj zamontowaną ukrytą klawiaturę i dzięki temu mogę w bardzo prosty sposób obrazek powiększać, jak również przesuwać. Dzięki czemu nie trzeba tego robić w trakcie rysowania. Po wykonaniu fragmentu podrysu można przesunąć kartkę. Kartka przesuwa się tutaj w oparciu o ten oto tekturowy pasek zawsze równolegle w stosunku do krawędzi rysunku. Natomiast przesunięcie kartki tutaj w pionie odbywa się
w ten sposób, że dodatkowo arkusz leży na tekturowym stoliku, który jest zamontowany na dodatkowej tutaj oto deseczce. Całość konstrukcji wygląda być może dosyć skomplikowanie, tym niemniej jest dosyć prosta do wykonania i od razu mówię, jeżeli ktoś chce mieć zaawansowane urządzenie, które zapewnia kontrolę, prawda, i wygodną pracę, to niestety wykonanie takiej konstrukcji, przynajmniej w moim wypadku, uznałem za konieczne i w ostatecznym efekcie za opłacalne.